Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Szerszeń, a to kolejny odcinek z ESO na moim kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym materiale pójdziemy na niezbadane wody w lokacji The Rift, która jest po stronie Ebonheart Park, bodajże jesteśmy w tej lokacji, w tej stronie tym razem. A to wszystko dlatego, ponieważ dostałem zadanie daily od gildii Undaunted, gdzie musimy się udać tutaj i pokonać pewnie jakiegoś bossa, do tego Delva tutaj. Na szczęście udało mi się użyć tutaj pewnego marynarza, który mnie przewiózł na drugą stronę. No a już teraz się przeteleportowałem po prostu dzięki kapliczce. W międzyczasie chciałbym również pogadać na temat mojego, tak właśnie słuchajcie, 50 levela. Oraz przy okazji zdobyć jeszcze parę tutaj lokalnych, że tak powiem, Sky Shardów. Tak więc zaczynajmy słuchajcie. Najpierw oczywiście będę brał tylko te, które nie są delwami, które są po prostu leżą, że tak powiem, na zewnątrz. Słuchajcie, jestem pierwszy raz tutaj w tej lokacji, praktycznie nie eksplorowałem nic, ponieważ powiedzmy nie chciałem. Tylko teraz powiedz mi, jak ja mam tam dojść. Czy ja mam tam dojść z drugiej strony jakoś, czy co? Bo to jest chyba na górze jednak. Może będzie trzeba po prostu okrążyć, tak mi się przynajmniej wydaje. Słuchajcie, wbiłem 50 level, wbiłem poziom maksymalny, który jest powiedzmy podczas levelowania. No i teraz zaczyna się zabawa tak naprawdę, bo okazuje się, że jednak ESO tak naprawdę jest grą, która nie ma powiedzmy maksymalnego progu levelowego. To znaczy mamy tam od tego pierwszego do 50 poziomu, natomiast potem zdobywamy champion pointy, które wydajemy na powiedzmy pasywki, tak? Wygląda to więcej tak, mamy taką klasyczną esową konstelację i różne właśnie te powiedzmy te figury. No i dodajemy sobie na przykład regenerację, tak w skrócie wam powiem, na przykład regenerację staminy, regenerację HP, większe obrażenia, tam jakieś procenty, coś takiego. Więc ogólnie temat jest całkiem spoko, ja jak widzicie mam 44 poziom, chyba taki powiedzmy normalny, gdzie można już rajdować te weteranowe, te trudniejsze dungeony, to jest chyba 160, tak więc jeszcze mi troszeczkę brakuje. Muszę przyznać, że no już nieraz miałem, jeśli chodzi o te wety, nieprzyjemność, to znaczy w sumie muszę przyznać, że zawsze ja mam takie coś, że jak zwykle robię sobie już, dobijam maksymalny poziom w MMORPG-ach, to mam takie, chyba sobie zrobię nową postać i zobaczę, jak się nią gra. I tak miałem tutaj, tak samo właśnie. Miałem po prostu ochotę zostawić tą postać, bo skoro ją wylevelowałem powiedzmy na maksa, no to mogę zająć się jakąś inną, zobaczyć jak się nią gra, jak się nią leveluje. Natomiast o tutaj w sumie może, no właśnie, posprzedaję jakieś pierdółki, bo jeszcze miałem coś do sprzedania po drodze. I o czym to ja mówiłem? A właśnie, no i taki strach przed endgame'em, w sumie przed tym rajdowaniem, ponieważ ja muszę się przyznać, że nie jestem takim graczem powiedzmy bardzo towarzyskim, ja w większości gram solo, ewentualnie z moimi znajomymi, którzy niestety nie są fanami MMORPG-ów, tak więc przeważnie gram sam, ewentualnie były produkcje, które graliśmy razem, jak na przykład Lotro. No ale wracając do samego meritum, o Jezu, tutaj widzę, że się nie obejdzie bez walki niestety. Na szczęście nie są to jakoś super mocni przeciwnicy, ale lepiej by było z nimi się już tutaj uporać. Tak więc ja przeważnie robię sobie te dungeony i wiecie, nie jest to jakoś super zobowiązujące, skoro robimy te daily dungeony, tak, one są dość proste, no i spoko, tak. Natomiast w tych weteranowych powiedzmy zaczynają się już schody, ponieważ po pierwsze trzeba mieć gear, po drugie trzeba ogarniać mechanikę samych dungeonów, kiedy na przykład robić unik i tak dalej, kiedy przeciwnik zaatakuje potężnym ciosem. No a ja powiedzmy dopiero się tego wszystkiego uczę i mój pierwszy dungeon, jaki zrobiłem po wbiciu 50, był niestety weteranowy. I okazało się, że niestety, ale nie byliśmy w stanie tego zrobić, ponieważ moje CP, czyli Champion Pointy, które kojarzą się troszeczkę pewnie z Pokémon Go, jeśli ktoś w ogóle jeszcze gra w tą produkcję, były po prostu za niskie, ponieważ miałem chyba tam pierwszy czy drugi poziom dopiero, więc to był sam początek.
No i napisali mi gracze, że czemu startuję takie dungeony, skoro mam za mały poziom. No i się troszeczkę przestraszyłem, ponieważ miałem taką dość, pamiętam, historię nieprzyjemną, jeśli chodzi właśnie o rajdowanie na maksymalnym poziomie. W Neverwinter grałem wtedy tankiem, paladynem. I w sumie troszeczkę spieprzyłem, bo wiadomo, bycie tankiem jest dość, no powiedzmy, odpowiedzialnym zajęciem. A ja nie miałem jednego ze skilli, które są nieodzowne, które były nieodzowne właśnie w tankowaniu. Co prawda radziłem sobie spoko, ale koleś co chwila mi przecież napisał, żebym zmienił tego skilla, a ja specjalnie wiedziałem, o co mu chodzi. Tak troszeczkę mnie poirytowało, ale koniec końców udało mi się wykonać tego dungeona. W sumie wykonaliśmy go wspólnie, nie było jakichś takich speed, więc poradziłem sobie całkiem nieźle. Natomiast tutaj troszeczkę się przestraszyłem, właśnie, że będą jakieś spiny odnośnie nowych graczy. Bo wiadomo, bywa też tak, że niektórzy, wiecie, mają tych, nie wiem, 800 CP, są bogami gry komputerowej i olewają wszystkich i jadą po wszystkich, tak? Natomiast tutaj okazało się, słuchajcie, że trafiłem na bardzo miłe party, które po prostu, no, nie mogliśmy wykończyć tego dungeona, ponieważ bym padał tragicznie, ponieważ nawet te moby, które są, wiecie, takie słabe, mają po, powiedzmy, 50 tysięcy HP, więc robilibyśmy to chyba pół dnia. Po prostu każdy wyszedł z tego party i nie było problemu. Natomiast chodzi o sam fakt, że kurde, naprawdę ten strach jest duży. Tutaj muszę się przyznać, że strach jest naprawdę, naprawdę duży, jeśli chodzi o właśnie granie w party i tak dalej. Natomiast zdarzają się naprawdę ciekawi ludzie, którzy pomagają właśnie w tym pierwszym party. Później gracz mi wytłumaczył parę rzeczy, jeśli chodzi o endgame i czego, co robić, a czego nie, aby po prostu nie spieprzyć sobie roboty tak jak on. Właśnie, takie, więc taka rada dla początkującego endgame'owca jest naprawdę, naprawdę w cenie. No i przede wszystkim trzeba mówić o tym, że no nie można się denerwować na osoby nowe. Ja im napisałem, że dopiero wbiłem 50, jak możecie zacząć wiedzieć, bo mam kurwa 2 CP, tak? Więc tego. Natomiast samo dołączenie do weteranowego dungeona było po prostu głupie i stratą czasu dla mnie oraz dla tych graczy, ponieważ czasami jest trudno i długo dołączyć do jakiegoś party ciekawego. Natomiast wczoraj myknął mi chyba drugi właśnie dungeon weteranowy, że tak powiedzmy. Natomiast okazało się, słuchajcie, że miałem taką ekipę, która po prostu jedna osoba mogłaby to uciągnąć. Jeden miał chyba 900 CP, drugi miał 800 coś i trzeci miał 400 coś. Natomiast no ja miałem tam 40 parę, więc w sumie po prostu dogrywałem się tylko lekko na ficie. Natomiast no i teraz żeby nie, chociaż w sumie mógłbym zgarnąć te pantery, bo to nie są chyba pantery, ale coś w tym stylu, ponieważ po prostu będę miał skóry z nich. Tak więc sama ta osoba była w stanie uciągnąć cały dungeon, cały raid, więc naprawdę szacunek po wsze czasy, słuchajcie, do takich ludzi, którzy powiedzmy są już przechujami w tej grze. Bo naprawdę, kurde, dla mnie to jest niepojęte. Tym bardziej, że przeważnie ten endgame dla mnie jest też bardzo skomplikowaną rzeczą i tak jak mówię, przeważnie jest to po prostu tak, że sobie zaczynam, ale niestety nie kończę już, ponieważ robię nową postać czy coś takiego, nie? Tu będę musiał chyba sobie zarzucić potkę. No właśnie, bo niestety, słuchajcie, zauważyłem, że moja postać jest kurewsko miękka. Ja mam 10 tysięcy HP, co jest po prostu jak idzie na dwa strzały. A jeszcze z tymi potkami, nie ukrywam, że nie używam ich, bo mam takie wrażenie, że jeśli używam potki, to po prostu jest to bardzo słabe, tak? Ale w niektórych grach po prostu używanie potek jest nieodzownym elementem, jak na przykład w Path of Exile, o tak. Tak się nazywa produkcja. Więc też muszę zmienić swój mindset, powiedzmy, i tych potek używać na przykład w takich sytuacjach. No ponieważ jest to zabójcze, tak? No, udało mi się co prawda ich tutaj ładnie pokonać, ale pierwszy raz zginąłem, więc powiedzmy odbiłem się troszeczkę. Miałem wczoraj taki kryzys, to muszę powiedzieć, podczas levelowania, znaczy podczas eksplorowania mapy. Miałem zadanie, gdzie po prostu poleciałem dosłownie na dwa strzały. Słuchajcie, koleś mi zadał na pierwszy strzał zostało mi 60%, na drugi 30%, a za trzecim już zdechłem i bardzo mnie to zirytowało, ponieważ kurde, to jest endgame, tak? A ja mam 10 tysięcy HP, co prawda
taki pull endgame'owy, Nightblade, powiedzmy, stamina, Stamblade tak zwany, jest około 20k, no ale ja dopiero zaczynam, więc się nie ma co dziwić też, że tego. Ale wydaje mi się, że na początku aż tak nie padałem, to znaczy też zmieniłem lekko swój, powiedzmy, swój, jak to się nazywa, swoje skille, tak? Nie mam takiej dobrej przeżywalności, jak miałem kiedyś, nie mam tego wysysania HP. Natomiast zastąpiłem to oczywiście tym AOE atakiem, który wydaje mi się, że no, trzeba robić jakieś zmiany. Natomiast i tak, myślę, że jeśli chodzi o postać właśnie Nightblade, który używa medium armor, no to raczej, słuchajcie, nie ma się czego spodziewać, że będzie on miał pierdyliard HP, chociaż kurde, ta przeżywalność jest naprawdę słaba. Myślę, że mógłbym zacząć bawić się w jakąś alchemię, gotowanie, coś takiego, bo oczywiście jest to również nieodzowny element tej gry, a ja po prostu to troszeczkę, no, olewam, nie ukrywam, szczególnie przez to, że mam jak zwykle za mało miejsca w ekwipunku i mnie to po prostu irytuje. No co jeszcze mogę, słuchajcie, powiedzieć? Zastanawiałem się również nad zagraniem sobie dwuręczniakiem, ale prawdopodobnie zbudowałbym go od nowa, ponieważ, no powiedzmy, to była moja pierwsza postać, ten Nord, i wiem, że popełniłem parę błędów oraz przede wszystkim, no to jest takie zaczynanie od połowy gry, nie? Bo tam mam chyba 29 poziom, a jednak wolałbym to przeżyć ponownie. Natomiast naczytałem się również, że dwuręczniak to bardziej pod PvP, bo pod PvE to on tam słabo teraz, Nightblade lepszy, Dual Wielder to taki typowy pod PvE, a właśnie dwuręczniak jest pod walkę PvP. Ale z drugiej strony, słuchajcie, kurde, może ma ten mniejszy, powiedzmy, impact, tak, ma mniejsze pierdolnięcie dwuręczniak, ale to nie oznacza, że nie ma takiego fanu z gry, tym bardziej, że myślę, że i tak dałoby się nim wylevelować na 50 poziom i później się fajnie bawić, ponieważ widziałem też takich graczy, tak, nie tylko pod PvP, ale pod PvE, więc myślę, że nie będę z tobą rozmawiał, uciekaj, więc myślę, że po prostu sam fakt, iż tak można, może być ciekawszy, a też z drugiej strony, słuchajcie, naprawdę denerwuje mnie to padanie. I może właśnie jednak Nightblade de facto nie jest postacią po prostu dla mnie. Może nie umiem nią grać po prostu, a może mam jeszcze za sobie gil, żeby cokolwiek powiedzieć. Oczywiście postaci nie będę porzucał, jakby co, ponieważ no troszeczkę czasu na niej spędziłem. Chociaż muszę przyznać, że samo levelowanie do maksymalnego poziomu nie było jakoś specjalnie długo. Zajęło mi może miesiąc, słuchajcie, grania po 2-4 godziny dziennie. Coś takiego, bo zależy też od powiedzmy tego, ile grałem. Gdyż mi się mapka zbugowała troszeczkę, no ale dobra, nieważne. Tak więc sam proces levelowania do tego, w cudzysłowie, maksymalnego poziomu nie był jakoś specjalnie długi. O dziwo, bo myślałem, że będzie dłuższy. A było naprawdę fajnie. Było naprawdę fajnie. A ogólnie, zapomniałem wam powiedzieć, troszeczkę sobie zrespekowałem, powiedzmy, te atrybuty. Troszeczkę w HP dołożyłem, ponieważ tak zauważyłem, że większość buildów właśnie tak to robi, że po prostu nie lecą full stamina, ale troszeczkę z HP, aby po prostu ta przeżywalność była, no powiedzmy, o troszeczkę większa, tak? Teraz przy okazji pokażę wam te champion pointy, jak to się rozdaje. Jak widzicie, mamy trzy, powiedzmy, konstelacje na trzy, powiedzmy, klasy. Mamy Warriora, mamy Tifa i mamy Mage'a, tak? Ja w tym momencie mam jeden punkt wojownika właśnie i rozdam sobie to w konstelacji The Lady, czyli powiedzmy pani, na kropkę Hardy, czyli redukuje mi otrzymywane obrażenia, to już będą 4%, tak więc to leci pomału, ale jak powiedziałem, gierka nie ma, powiedzmy, końca, tak, bo mówię, widziałem ludzi, którzy mają CP po 800-900, więc powiedzmy, i no tacy ludzie są po prostu już legendami, myślę, tej gry, ogarniają mechanikę na 100%. No mi do tego brakuje i pewnie nigdy do takiego poziomu nie dojdę, ponieważ po prostu jestem casualem i tak jak mówię, możliwe, że stworzę nową postać, możliwe, że gra mi się po prostu znudzi, bo też tak czasami mam, że nie gram, gram w grę intensywnie dzień po dniu, a zrobię sobie 2 dni przerwy, potem już tak, może nie. No i tak się kończą moje przygody, powiedzmy, z niektórymi grami. Nie tylko jeśli chodzi o gry MMORPG. Dobra, tutaj widzę, że mamy tą kryptę już. O, taka, pamiętam, w Skyrimie była bardzo podobna.
taki kurhan bardziej. No i tak tym bardziej, że właśnie niedługo będzie moja wycieczka do Polski, w sumie za miesiąc. I słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. No taki typowo skyrimowy, tutaj widzę kurhan, właśnie draugiry i tak dalej, i tak dalej. A my musimy się, słuchajcie, udać tutaj, tak? Musimy coś zapalić. Oczywiście najpierw się udam, aby zdobyć punkt, znaczy ten Sky Shard, bo w sumie na punkt umiejętności to jeszcze za wcześnie. Tak mi się wydaje. Ale muszę przyznać, że cieszę się, że udało mi się wbić ten maksymalny poziom. Naprawdę opłacało się. No i teraz zostaje przede mną tak naprawdę sama zabawa i maksowanie tej postaci. W sumie osiągnąłem, powiedzmy, swój cel, jeśli chodzi o ESO, czyli wbicie właśnie maksa. Coś się zbugowało. Tutaj coś mamy, czy nie muszę tędy przechodzić? Chociaż widzę, że mam tutaj trzech przeciwników. Więc może by wartało po prostu się tutaj wbić. Jak widzicie, dostaję bardzo mocno. Nie mam potek, więc... dobra, tu się jakoś uleczę. Okej, no na krawędzi. No nie mam potek, muszę sobie je po prostu załączyć jakieś. Mam ich sporo w sumie. Tutaj mogę bez stresu je wsadzić. No, widzę, że niespecjalnie tutaj jakieś ciekawe rzeczy były. A w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, że mam peta fajnego, który jest za darmo. To znaczy pewnie kiedy wy to oglądacie, to już go nie ma niestety, ponieważ z lekkim opóźnieniem te odcinki wstawiam. Ale można go dostać, już wam tutaj mówię, non-combat pets. Aha, w takim razie nie można go już chyba dostać, ale on był za darmo, więc zgarnąłem sobie takiego koleżkę, takiego jakby węża mechanicznego, coś takiego, całkiem ciekawe moim zdaniem rozwiązanie. Jeśli chodzi o postać, to naprawdę Nightblade jest bardzo fajną postacią, bo ma fajne skille takie do spamienia, tak? Właśnie mam pod trójką, mam pod jedynką takie typowo do spamienia ataki. Natomiast no, problem jest z nim taki, że jest bardzo miękki, a ja jednak preferuję bardziej grę twardszą postacią. Tutaj nie ukrywam. I nawet mogę poświęcić te obrażenia nad więcej HP bądź przeżywalności, ponieważ nie chcę co chwila ginąć. Tak to wygląda. O, widzicie, tutaj teraz jest lekka sytuacja. Chociaż nie do końca. Zaspamiłem ich konkretnie i wyszło nawet... Nawet. Tylko tak się w sumie zastanawiam teraz moją wiedzą na temat ESO, że jednak kiedy, jeśli bym stworzył ciężkozbrojnego dwuręczniaka, to jednak on będzie miał wiele mniejsze, powiedzmy, to będzie oczywiście stamina build, to będzie o wiele, no powiedzmy, słabszy z drugiej strony, no bo nie będzie miał tej staminy aż tyle, tak? O, widzę, że tutaj gracz już wykonał chyba to, co ja chciałem, ale może uda mi się też wbić na trzeciego, fajnie by było w sumie. Jakby kolega tutaj stankował przeciwnika, to ja bym sobie też przy okazji... Aha, no i to jest właśnie moc, słuchajcie, podejrzewam, że tutaj koleś ma... nie wiem, 800 CP czy coś, no bo pokonał bossa bez problemu, nie? Aha, teraz dopiero, teraz ja się muszę z tym, no, zmierzyć. No okej, potki mam, co prawda nie mam żadnych buffów, ale no cóż, myślę, że będzie lepszym rozwiązaniem większą przeżywalność sobie tutaj włączyć, więc znowu solo soul sobie wstawię. Ja kombinowałem, słuchajcie, z różnymi tutaj, powiedzmy, z różnymi, jak to się nazywa, kombinacjami skilli, ale jednak najbardziej mi się podoba to, które mam aktualnie. Tutaj zamiast tego rending slashes, przepraszam, miałem to Heidenblade, które daje mi major brutality i zadaje 20% więcej obrażeń. Ale jakoś mnie nie banglało, ponieważ tym również lubię sobie pospamić. Zamiast tutaj ambush miałem Blade Clock, który de facto jest właśnie dobry na przeżywalność dla Nightblade'a, Dual Wieldera. Ale niestety, no to nie jest to samo, tak? Jakoś przyzwyczajony jestem naprawdę do...
do aktualnego mojego, powiedzmy, buildu, tak, i naprawdę fajnie mi się tym gra. A takie zmiany, no, czytałem, wiele osób jest naprawdę za tym Blade Cloakiem, praktycznie każdy build to ma, ale ja jakoś nie mogę się pozbyć, nie wiem, którego skilla mam, miałbym się pozbyć, naprawdę. Każdy skill po prostu jest dla mnie naprawdę fajny i ciężko jest naprawdę. Tutaj również mam fajne skille, jeśli chodzi o przeżywalność. Czekajcie, Drain Power. Coś takiego było, że... A, to był Mark Target. Że właśnie jeśli zabijemy, to leczy nas o 37% HP. To mogłoby być lepsze nawet od Swallow Soul, bo na więcej tego... Jak to się nazywa? Więcej życia by mi to zwróciło. Natomiast no... Może z tym jeszcze będę kombinował, zobaczę ogólnie. Dobra, może zamiast takiego czekania po prostu spuszczę wpierdol tym Draugirom, bo jednak czemu by nie? Nie ma co po prostu czekać na nie wiadomo ile. Kurde, właśnie to troszeczkę słabo zagrało, że nie zaliczyło mi zabicia tego typka w zadaniu. No ale cóż, poczekam sobie jeszcze. Może chwilkę, albo po prostu relognę, bo może coś się zbugowało dla mnie, może go tutaj nie ma. Chociaż tutaj widzę, że się zrespił koleżka, więc może za chwilkę i ten się zrespi. No bo w sumie tematy, chyba już tematy wykorzystałem wszystkie, jakie miałem, tutaj nie ukrywam, że poleciałem troszeczkę i... Stamina Recovery, oczywiście, zawsze stamina... Jest na propsie, szczególnie pod stamina buildy. No i muszę przyznać, że osobiście nie mam zamiaru tutaj zostawać dalej w tej lokacji. Jestem tutaj tylko dlatego tak naprawdę, bo to zadanie, tak to jak już wam wielokrotnie mówiłem, nie lubię specjalnie wychodzić, powiedzmy, poza szereg, jeśli tak to mogę nazwać, lubię jak mnie zadania prowadzą. Ogólnie muszę pochwalić się, że mam parę fioletowych rzeczy. W sumie to są dwie rzeczy fioletowe. No trzy w sumie, trzy. I ukończyłem, słuchajcie, zadania od gildii w sumie magów i wojowników. Zaraz tutaj powinno coś być. Chyba questy. Nie. Eksploracja też nie chyba. No, Veteran Dungeons. Tutaj nie mam nic właśnie, czyli ten dungeon nie był po prostu... Jednak tym. Nie wiem, gdzie mogę nawet tego szukać, powiem szczerze. Raczej w DLC nie. Holiday Events również. W każdym razie ukończyłem to, te dwie gildie i mam tutaj tytuł właśnie Master Wizard, czyli powiedzmy... oho, coś mnie tu atakuje. Czyli mistrz czarodziej oraz tutaj no Fighters Guild Victor, czyli właśnie powiedzmy ten. Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja sobie tutaj zrobię reloga, bo wydaje mi się, że coś nie bangla i zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilkę. O, no akurat, że tak powiem, jak widać moje szczęście jest jak zwykle troszeczkę spieprzone. No i niestety, kiedy wylogowałem się, to on się akurat pojawił. No dobra, będziemy czekać na ile się tutaj nam załaduje. Kurde, zastanawiam się w sumie nad tym dwuręczniakiem. Chciałbym, żeby to był ork, ale z drugiej strony robić to samo znowu, te same lokacje przechodzić. Chyba jednak pójdę w Norda. To ja zresztą jeszcze może poczytam, jak to wszystko wygląda. Z perspektywy właśnie Norda, Orka, bo w sumie tam mamy jeszcze ten trzeci. Ten, dobra, słuchajcie, tak więc co, ja sobie zarzucam jakieś buffy, wjeżdżam w typka na grubo, przede wszystkim tutaj, nie mam niestety ulti, co mnie będzie lekko boleć, ale w krytycznym momencie po prostu sobie zarzucę właśnie potkę. No niestety nie mogę do niego tutaj dobić. Dobra, siedzi. I w sumie... na... Nie zdążyłem. No widzicie, to jest właśnie ten ból, który mnie po prostu irytuje.
Aha, czyli nie zaliczyło mi po prostu walki z nim, bo... bo ten... No słuchajcie, witamy na moim kanale, gdzie w każdym filmiku musi być jakiś konkretny fail. No jeszcze sobie zdjąłem hełm, no świetnie. Musimy sobie tutaj naprawić. Aha, dobra, to niespecjalnie. Tak, czy to wszystko? Tak. No szkoda, żeby nie zaliczyło tego, bo samego bossa pokonałem. Natomiast przy kolejnej walce będę po prostu miał już... Będę miał już ulti, więc będzie mi łatwiej. Tak więc nie będę zabierał teraz waszego czasu. I po prostu widzimy się, kiedy za parę minut ten typek się zrespi. Okej, jestem, słuchajcie, życzę mi powodzenia. Mam nadzieję, że w tym momencie uda się zrobić... tą walkę. Wpadam od razu z ulti, aby mieć większą przeżywalność i pokonać samego koleżkę. Jak widzicie, z ulti to już nie jest problem. I udało się pokonać po prostu z minimalną stratą HP. Tak więc, no niestety, ale początkowy fail. W sumie dwa razy, podwójny fuck up, bo pierwszym razem niestety, ale nie zaliczyło mi tego zadania. Po prostu tego powodu, iż go nie striggerowałem, tak jakby musiałem tu jakieś odpalić pierdółki. I gdzie jestem w stanie naprawdę jednemu przeciwnikowi wklepać duży damage, i jednak pozbycie się tego doskoku ze stanem jest naprawdę słabe, bo i tak dostałem te obrażenia, które powiedzmy on mi nie zada, będąc zastunowanym, tak? Jeśli chodzi o ten Blade Cloak. Ogólnie podoba mi się ta lokacja, taka bardzo jesienna, taka jesienno-zimowa jest, leśna, taka podobają mi się tego typu właśnie pejzaże, lokacje, otóż pejzaż to jest chyba co innego. Dobra, słuchajcie, tak więc może ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy w sumie, bo chciałbym jeszcze jednego tutaj zdobyć Skysharda, bo chyba brakuje mi jeszcze jednego do poziomu i myślę, że tutaj będzie ten, po czym wrócę do lokacji, gdzie koleżka dawał mi tego questa. I po prostu sobie to zadanie oddamy, więc jeszcze troszeczkę czasu nam zostało. Powiedzmy, taki dłuższy odcinek z ESO może być, tym bardziej, że teraz ten Wiedźmin jest częściej po prostu. Znaczy tak i tak odcinki z ESO były dwa razy w tygodniu mniej więcej. Natomiast dwa odcinki w tygodniu czy jeden dłuższy, myślę, że nie ma jako takiej różnicy, przynajmniej według mnie. Bo można sobie równie dobrze ten odcinek podzielić na dwa odcinki. Jak ktoś powiedzmy nie ma czasu i obejrzeć sobie powiedzmy w sobotę i w niedzielę. Dobra, tak więc wracam teraz do tej lokacji. Kurde, muszę... w ogóle wam zapomniałem powiedzieć, to jest to co chciałem wam powiedzieć w międzyczasie. To sam crafting, że jednak te endgame'owe sety najlepsze są craftowane. A z nimi też jest taki powiedzmy mankament, że na przykład żeby wykonać jeden set, to musimy mieć powiedzmy na rękawicach 5 traitów, czyli takich jakby właśnie... No, pokażę wam to na moim ekwipunku, tak? Mamy trait, czyli właśnie to jest training, increase experience gained from kills. To jest właśnie trait i jak mamy te właśnie kamienie, które może mam przy sobie w tym momencie, tak, na przykład Emerald, właśnie one używają się podczas robienia tego typu rzeczy, a same traity odkrywamy, słuchajcie, właśnie odkrywając je, masło maślane, poprzez niszczenie ekwipunku, tak, więc ja bym wam to pokazał, jak to wygląda w praktyce, ale prawdopodobnie wszystkie sloty mam zajęte, to po pierwsze, a po drugie, troszeczkę czas mnie nagli, więc chciałbym jeszcze wykonać te wcześniejsze rzeczy, o których mówiłem wam, więc zabierzmy się do roboty po prostu. Ewentualnie na samym koniec odcinka wam to pokażę, jeśli nie zapomnę. I tak, dobrze, w ogóle lecę. Tak, tutaj w górę będzie trzeba. Tutaj coś mi się... Co to takiego? A, group rally point. Okej, okay. Spoko, że nie mam w ogóle grupy. Ale okej. Zastanawiałem się w sumie nad jakąś gildią, ale mam takie coś w głowie, że kurde, to jest jakieś zobowiązanie. Ale z drugiej strony przecież nikt nie będzie sprawdzał, że muszę być powiedzmy ileś tam godzin dziennie i tak dalej. Chodzi mi bardziej o taką, wiecie, socjalną, może polską gildię, gdzie można byłoby po prostu się fajnie pobawić. Pogadać, po, nie wiem, robić dangi razem, coś takiego.
Też dostawałem pytanie, czy założę swoją gildię. Niestety moje, powiedzmy, doświadczenie w grze jest dość małe i myślę, że nie miałoby takiegokolwiek sensu robienie własnej gildii aktualnie. No, widzę, że tutaj gracz jakiś ma, powiedzmy, dwuręcznik jakiś ma problem. Ja może wpadnę i pomogę troszeczkę. Co prawda AOE nie mam na sobie w tym momencie, ale mogę tutaj zaspamić przeciwników i przy okazji pomóc koledze. Jak to powinno się właśnie robić? Ponieważ ja osobiście nie lubię, kiedy na przykład biję się z dużą grupą mobów w jakimś delwie na przykład, a ktoś przechodzi i nie pomaga mi. Co prawda na przykład tej pomocy nie potrzebuję, ale po prostu tak wypada myślenia. Dobra, no i spoko. Pomogłem jeszcze koledze. Niech się trzyma. Ponieważ w sumie też tak miałem, że na przykład ktoś mi pomógł, więc powiedzmy, że chciałbym zwrócić przysługę, tak. Dobra, kolejny skill point na moim koncie, zajebiście. Tutaj w sumie mamy kolejne, tylko tu mamy delwa. To też w sumie mamy jakiegoś delwa do wykonania, ale tego już nie będę robił, na pewno nie w tym odcinku. Udam się do tej kapliczki. W sumie te 150 zł to nie jest dużo, ale będę miał tutaj waypointa na te trzy najbliższe delwy, czyli na jeden punkt umiejętności, w sumie te trzy Sky Shardy, tak powinien powiedzieć. I udamy się zaraz do gildii Undaunted i oddamy to zadanie, które no, nie było jakoś specjalnie trudne. Niestety zajęło mi coś sporo czasu, którego de facto nie powinno mi tak dużo zająć. No ale mamy już prawie 50 poziom. Okej, i gdzie teraz miałem się udać, słuchajcie? To jest dobre pytanie. Daggerfall, czy to było tutaj? Nie, to nie było tutaj, ale zaznaczę sobie to zadanie, żeby mi pokazało mniej więcej. Nie, tutaj też nie. River Spine też nie. Stormhaven. Tak, to było Stormhaven. Zajebiście. I lecimy tutaj. A sobie przy okazji w międzyczasie sprawdzę Snapchata, bo widzę, że dostałem jakąś wiadomość. Pozdrawiam serdecznie osoby, które omawiały pana Tadeusza. I teraz jazda mniej więcej tędy. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i potem może zahaczymy o to crafting station i pokażę wam, o co mi chodzi mniej więcej. Mam nadzieję, że dobrze jadę. Chociaż chyba nie. Co się stało w tym momencie? Bo troszeczkę... A, tu mamy tą gildię, dobra. Do Bolgula muszę się udać, niestety tego nie widzę póki co, ale chyba tutaj stał. Okej, okay, mamy kolejne zadanie, ale ja sobie to na razie odpuszczę. Jednak tych daily questów jest wciul, jak się powiedzmy nie robi ich daily, tak? No i mamy Undaunted Merits. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Aha, czyli jakieś rzeczy do sprzedania, jakieś tam pierdółki. Spoko. Aha, nie mam miejsca i chyba to mi się popsuje teraz, takie mam wrażenie. Dobra, wyrzucę te rzeczy, które są mniej powiedzmy ważne. Mamy takiego merchanta w ogóle? Kogoś, kto mógłby, powiedzmy... O, jest Undaunted Quartermaster. Sprzedam to. I czy ja mam ten pojemnik nadal? To jest pytanie. Wydaje mi się, że... A, dobra, mam. Zajebiście. Chyba to nie ma tam jakichś super ważnych rzeczy, ale lepiej, żeby... Tego. Okej, no to w takim razie udało się zrobić to zadanie.